roku, który musi być z wynikiem dodatnim plus, czyli dodatni. Z wykonania budżetu powiatu tarnowskiego za 2012 rok i po drugie pozytywnie zaopiniować informację o stanie wymiaru. W dniu 29 marca 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiastowego podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kaczdarowskiego wraz ze sprawozdaniem z uchwalenia budżetu za 2012 rok. Projekt uchwały wyprzedzony poprawki wszystkich komisji rady, które pozytywnie go zaopiniowały. Zgodnie z artykułem 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, organ sprawujący jednostki samorządu terytorialnego zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Czy są jakieś uwagi? Skoro nie ma, pozwolę sobie odczytać projekt uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że 28 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Przystępując do paragrafu 1. Przystępując do analizy przedstawionej przez Zarząd Powiatu informacji o stopniu realizacji budżetu powiatu tarnowskiego za 2012 rok, Komisja Rewizyjna zapoznała się dodatkowo z następującymi dokumentami. Punkt 1. Z opinią składu orzekającego w Tarnowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Opinia jest pozytywna. Punkt 2. Opinią i raportem badania sprawozdania finansowego powiatu za 2012 rok sporządzonymi przez firmę audytorską Interfin Spółka z o, której zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu zlecił przeprowadzenie ekspertyzy. Opinia jest pozytywna. Największe odchylenie wykonania od wielkości planowanej dotyczyło następujących wydatków. W dziale 750 administracja publiczna to jest 1 031 471 zł. Nie wydatkowano kwoty 497 697 zł. Zaś w zakresie wydatków płacowych kwoty 186 590 zł. Ponadto nie w pełni zrealizowano wydatki na realizację zadań wynikających z prawa ruchu drogowego. Wystąpiła potrzeba uruchomienia w pełnej wysokości rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów unijnych. Niewykorzystana kwota wyniosła 1 412 836 zł. Nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W dziale transport, w dziale 600, transport i łączność, kwota 826 400. Udziela się Zarodowi Kwartarowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Kwartarowskiego za 2012 rok. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Ręka do góry. Dziękuję. Dwie osoby wstrzymujące. Kto jest przeciw? Nie widzę. Przy 26 głosach za, 2 wstrzymujących, 0 przeciw. Uchwała została podjęta. Stwierdzam, że została uchwała podjęta. Brawo dla zarządu. Można być brawo. Czy macie państwo jakieś uwagi do tej uchwały, do jej treści? Skoro nie ma, to mam pytanie, czy wyrażają państwo zgodę, by nie odczytywać projektu tej uchwały, którą przyjmuje państwo, sesja pod numerem 2.
mamy. Pytanie uwagi. Skoro nie ma, to mam pytanie do Państwa Radnych, czy do Radzie zgody, by nie odczytywać projektu uchwały, bo muszą Państwo rozmawiać na zasadzie podobne. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść dwie ręki. Czy Państwo macie jakieś pytania do Pana Dyrektora Krużyckiego w tej sprawie jeszcze? Na komisję Krużyckiego uchwały. Ja pytaj. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść dwie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego regulaminu, proszę podnieść dwie ręki. Czy macie Państwo jakieś uwagi do Pani zapowiedzenia Pani Wiceprezesa Kołeckiego z zespołu? Skoro nie ma pytań, nie ma uwagi. Czy wyrażają Państwo zgodę, by nie odczytywać projektu tej uchwały, którą otrzyma się na dzisiejszą sesję pod numerem 935-2016? Dziękuję bardzo. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, nie ma pytań. Czy macie Państwo jakieś pytania do Pani Roskań, Pan Radny jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść ręki. 23. Przyjęcie rezolucji w sprawie potępienia zbrodni ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945. Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do głosowania pozwolimy sobie Państwu zaprezentować parę zdjęć z tego, co miało tam miejsce. Według badań prowadzonych przez Władysława i Ewę Siemaszków, na Wołyniu liczba udokumentowanych ofiar polskich wynosi około 37 tysięcy. To są ci, którzy są znani z nazwiska. Dalsze kilkadziesiąt tysięcy jest po prostu nieznanych. Matka Zielskie i łomorszcie ta kobieta na kawałki. Najpierw zobaczymy. W kolach nogi odcięte, a później był wypiłowany. Podwójnie. Cierpieć musiała. Nie tylko, że nie możemy przemilczeć tych wydarzeń. Nie tylko, że nie możemy zapomnieć tych wydarzeń, ale powinniśmy robić wszystko, by kolejne nasze pokolenia miałeś wiedzę na ten temat okrucieństwa. I to nie po to, by wzbudzić jakąś tam chęć do zemsty. To absolutnie nie o to chodzi. Bo ci pomordowani nie mają o zemstę. Mają o pamięć. Żeby nie umarli dwa razy. Raz od ciosu się pierami, a drugi raz przez przemilczenie boi się zapomnienia. Pozwólcie sobie teraz, szanowni Państwo, czytać projekt rezolucji. Rezolucja nr 8 przez 2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie potępienia zbrodni ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945. W bieżącym roku przypada 70. rocznica rzezi wołyńskiej, jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń w całej historii Polski i narodu polskiego. W latach 1943-1945 na terenach województwa wołyńskiego oraz na obszarach województw małopolskich wschodnich z inicjatywy i za sprawą nacjonalistów ukraińskich z Ukraińskiej Powstańczej Armii UPA i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN dopuszczono się masowych mordów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. Zamordowanie w okrutny sposób ponad 100 tysięcy bezbronnych Polaków, w tym dzieci, kobiet i starców, było planowym i bezwzględnym ludobójstwem. Przypadająca w bieżącym roku 70. rocznica rzezi wołyńskiej winna być wykorzystana do utrwalenia w świadomości Polaków wiedzy i szacunku wobec tych tragicznych wydarzeń z dziejów ojczystych. W myśl słów papieża Błogosławionego Jana Pawła II: naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej rezolucji, proszę podnieść ręki. Dziękuję. 26 głosów za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. I to, że wydamy 1000 zł, 20 tysięcy, 300 tysięcy,
na to, by upamiętnić te wydarzenia, nie ma żadnego znaczenia. Bo jak można wycenić jedno życie ludzkie? Na jaką kwotę? Na jaką kwotę? 5 złotych, 1 złotych, 10 milionów, 100. A tam wymordowano w niemiecki sposób 150 tysięcy. I mowa o jakichś pieniądzach. Mówi to ktoś, kto chyba nie jest Polakiem. Jeżeli radny powiatowy takie zdania, że my nie działamy przeciw bezrobociu, a za jakieś tam duże pieniądze fundujemy sobie kolejne pomniki i tak dalej, no to albo nie jest na historii, albo nie jest Polakiem. A więc to rzecz niewytłumaczalna, jak można po prostu podchodzić do takiego wydarzenia, które miało miejsce 70 lat temu. I my nie fundujemy sobie kolejnych pomników, tylko jesteśmy tym ludziom winni pamięć, że to zdarzyło się. I nie robimy tego byle gdzie, tylko robimy to blisko szkół, tam, żeby młodzież, kiedy dzisiaj próbuje się wyrugować historię z polskich szkół, kiedy gimnazjum kończy historię na roku 20, a idąc do szkoły średniej, nie każdy zgadza się z tą najnowszą historią. A my, jako ci, którzy uczyli się o tych wydarzeniach, czytali dużo, jesteśmy zobowiązani w stosunku do młodzieży, do naszych dzieci, a żeby przekazać im tą prawdę historyczną. Dlatego też budujemy te miejsca pamięci blisko szkół, żeby nie poszło zapomnienie, żeby nie budzić w parku, tylko żeby to było. Więc tak będziemy robić, bo to jesteśmy winni ludziom, którzy walczyli o to, że dzięki nim dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. Tylko też dużą też taką przykrością stwierdzam, że na otwarciu na słoneczku tej płyty pamięci w Dąbniku, no niestety nie był nikt obecny z zarządu województwa, nie był żaden poseł, nie było pana kuratora. To mnie bardzo zawalało, więc szczerze, bo wydawało mi się, że to, co robimy, jest rzeczą naprawdę dobrą i godną poparcia i polecenia. No ale nie wiem, czy w imię źle zrozumiałej wartości politycznej. Taka sytuacja mała tutaj w Dąbniku. Miejsce dziękuję wszystkim Państwu, że do mnie byliście wtedy. Zamykam 35. sesję Rady Dąbrowskiego. Dziękuję Państwu wszystkim za przybycie.